Dzień dobry, nazywam się Wojtek Kluk, witam w Fabryce Rowerów. Dzisiaj z Grześkiem Werem z kanału Ćwiczone nagrywamy film o nowej marce w Fabryce Rowerów ASOS. Jest z nami Konrad Korzeniowski, z którym się już znam kupę lat. Tak. Konrad jest przedstawicielem na Polskę firmy ASOS, ASOS Poland. No i chciałem, żeby Konrad powiedział szczegóły, których my też się uczymy, bo to jest dla nas nowa marka, odnośnie tych tak naprawdę najbardziej prestiżowej odzieży kolarskiej na świecie. Tak, witam serdecznie. Mam przyjemność współpracować z marką ASOS. Już trzeci sezon. Chciałem powiedzieć, że to marka rzeczywiście już z wielkimi tradycjami, ponieważ w tym roku przechodzi to już prawie 45 lat ich działalności. No to jest kawał czasu. Jest to marka, która do tej pory w Polsce nie była. Myślę, że powodem głównym było to, że no jest dość kosztowna. A to dlatego, że technologicznie jest bardzo mocno rozwinięta. Generalnie ASOS nie rozpoczął swojej pracy od produkcji odzieży, tylko od produkcji ramy karbonowej. Okazało się, że ASOS jest twórcą pierwszej na świecie ramy z karbonu. Wtedy też, właśnie w tych latach 70. postanowiono zbadać w tunelach aerodynamicznych, oczywiście one już wtedy istniały, sprawdzili ramę. Rama rzeczywiście była ta karbonowa jakąś taką innowacją w świecie kolarskim, ale też zwrócono uwagę na to, że bardzo ważnym elementem jest kolarz. W tych czasach jeżdżono w odzieży wełnianej. Wełna miała bardzo duże opory powietrza, w związku z tym też nasiąkała od potu, od deszczu, więc nie była zbyt wygodnym takim wyposażeniem kolarza. Dokonano różnych tam takich prób, między innymi na przykład sprawdzili w tunelu aerodynamicznym, jak wygląda sylwetka nagiego kolarza. I okazało się, że skóra ludzka też stawia duży opór powietrza i sięgnięto po lajkrę. Lajkra była już stosowana w narciarstwie. Tony Meyer, czyli założyciel firmy ASOS, miał takiego przyjaciela Hansa Hessa, który był producentem strojów narciarskich. I narciarze już lajkry używali. Przenieśli tą lajkrę do tunelu aerodynamicznego, stworzono pierwsze spodenki z lajkry i okazało się, że lajkra jest strzałem w dziesiątkę. Czyli najmniejszy opór stawia. Oczywiście na początku kolarze nie byli do tego tak optymistycznie nastawieni, no bo pewna innowacja, ale bardzo szybko się przekonali, że ta lajkra jest czymś no, doskonałym i rzeczywiście te opory powietrza są dość istotne. Dzisiaj firma ASOS swoje produkty też szyje pod kątem aerodynamiki. Mamy dzisiaj rowery Areo, kaski, buty i tak dalej. Natomiast rzeczywiście musimy przyjąć jedną rzecz, bardzo istotną rzeczą, bo możemy mieć super rower Areo, ale jeżeli będziemy mieli złą pozycję na rowerze, będziemy w złą odzież ubrani, czyli w za dużą, która będzie nam trzepotać, prawda, to cała aerodynamika i szybkość roweru gdzieś tam się rozproszy. To jest to, co ja zawsze też mówię klientom, tak, że lepiej mieć tańszy rower, ale dopasowany, bo co z tego, że ktoś ma rower za 50-100 tysięcy złotych, jak ma za duży, za mały, albo ktoś na siłę chce być super aerodynamiczny, a mu chociażby brzuszek na to nie pozwala. Tak. Więc no, to samo jest z odzieżą, prawda? Także w przypadku odzieży ASOS rzeczywiście firma postawiła na zadanie, żeby ta odzież była aerodynamiczna, żeby ona tworzyła z tym kolarzem, z tym rowerzystą taką drugą skórę, żebyśmy się czuli bardzo wygodnie, ale żeby ona była tak właśnie jak dopasowana jak druga skóra. A Konrad, czy oni od razu chcieli być marką top, jeżeli chodzi o odzież kolarską, czy to po prostu samo tak z siebie przyszło, czy po prostu robili dobrą robotę i tak się to stało? Nie, od samego początku Tony Meyer, czyli założyciel, postanowił, że będzie robił coś bardzo dobrego, technologicznie mocno zaawansowanego, dlatego ponieważ Tony Meyer z wykształcenia był inżynierem, ale też był kolarzem. Nie osiągnął może jakichś wielkich, spektakularnych sukcesów, ale wiedział, co to jest kolarstwo. Jego żona Eleni Meyer była Greczynką i to ona wymyśliła nazwę ASOS, co po grecku znaczy pierwszy, najlepszy. Czyli założenie już w latach 70. było, że cokolwiek stworzą ma być najlepsze.
Tam nie ma pośpiechu w produkcji. Spodenki na przykład tego typu, tu są akurat takie spodenki S9, to wyobraź sobie, że one były projektowane i opracowane przez 5 lat. Tam się nic nie tworzy z dnia na dzień. Tam rzeczywiście każda rzecz jest przemyślana. Jest w Lugano, gdzie jest siedziba, jest to tak dość fajnie wygląda i brzmi, jest taki inkubator. Tam dany produkt wsadza się do tego inkubatora. W tym inkubatorze sobie siedzi ten produkt przez miesiąc czasu i wszyscy ci projektanci przechodzą, bo on jest centralnie ustawiony, przechodzą koło tego inkubatora i przyglądają się swojemu projektowi, prawda? Danego każdy produktu. Próbuje wyłapać. Każdy tak. I teraz, jeżeli przez miesiąc czasu, patrząc, no to wchodząc, coś poprawiając, jeżeli przez miesiąc czasu już przeleży i już wiedzą, że no już nie da się nic poprawić, wtedy ten dany produkt już trafia już na produkcję. Także to pokazuje też, że tam nie ma rzeczy przypadkowych. Ja słyszałem o Asosie bardzo dużo pochlebnych recenzji, nie używałem sam tych produktów. Słyszałem od kolarzy z World Touru polskich nawet, że no przeszycia pampersów praktycznie każdy kolarz używa wkładek Asosa. Tak. To też mnie jakoś tam podbudowywało. No i po ostatnich Mistrzostwach Świata na Imoli faktycznie się przyjrzałem tym spodenkom, na czym jeździ każda praktycznie kadra narodowa, niezależnie od sponsora. Tak. A kolejny taki krok to jak poszedłem do trzech takich naprawdę fajnych sklepów we Włoszech, wszędzie był Asos. Mówię, kurde, no coś jest z tą marką takiego, że chyba trzeba ją mieć w fabryce rowerów. Tak, tak, no uważam, że rzeczywiście Asos te swoje produkty robi w bardzo, bardzo wysokiej jakości. No bo musimy uczciwie powiedzieć, że to są jedne z najdroższej odzieży na świecie i dla niektórych no, kwoty są przerażające. To są drogie rzeczy, tylko jeżeli przeliczymy sobie wydaną kwotę w jednostce czasu, to naprawdę mogę powiedzieć z czystym sumieniem. Ja mam spodenki, jak zacząłem przygodę z Asosem 3 lata temu. To co mi pokazywałeś. Tak, to są spodenki, które ja testuję, jeżdżę na wakacje, akurat wakacje spędzam w Chorwacji, więc też narażone są na wysokie temperatury, na ostre słońce. I to są spodenki, które ja mam przez 3 lata. Asos twierdzi, że przy takim normalnym użytkowaniu, oczywiście ktoś zada pytanie, co to jest normalne użytkowanie. Mówimy o takim systematycznej jeździe. Produkty Asosa, w przypadku akurat mówię o spodenkach, bo one są najbardziej narażone na zużycie, no to jest między 3 a 5 sezonów. Te spodenki nie płowieją. Ale mówimy o 5 tysiącach rocznie, czy o 10 tysiącach kilometrów? No to jest w granicach tych, no przyjmuje się około 8 tysięcy, bo 10 tysięcy to już jest takie ambitne, prawda? Piątka to jest tak, że można ją zaliczyć. 8 to tak pośrednio. Więc rzeczywiście, jak na te spodenki się patrzy, ja na moich spotkaniach pokazuję te spodnie, przykładam je do spodenek, które wiszą tak jak u ciebie na wieszaku. No i trudno jest rozpoznać na pierwszy rzut oka, że te spodenki są używane. Lycra jest zawsze czarna, nie robi się jasna, prawda, po rozciągnięciu. Nie wypadają nitki, nie naciągają się ściągacze. No jest wiele takich elementów, nie prują się, co oczywiście zawsze miałem z tym problem w innych odzieżach, nie prują się overlocki, nie snują się nitki, oni w ogóle nie znają tego pojęcia, bo też im zadałem pytanie, co by było, jakby jakaś nitka pękła, jak to później naprawić, jakie ma później klient możliwości naprawić. No także nie, oni a powiedz nie rozpatrują Konrad, zanim tego. Przejdziemy do samej technologii i produktów. No bo ktoś wyda za strój tam 1500 zł, tak? I to tak naprawdę bez akcesorii, bez bielizny. Czyli taki, no można powiedzieć, że letni strój profesjonalny, taki topowy, to trzeba mieć około 2000 zł. Tak, tak. I teraz z innej strony, co w razie jakiejś kraksy, co w razie jakby faktycznie komuś coś pękło, albo co w razie, bo o tym też będziemy mówić, jak ktoś po prostu źle, nieprawidłowo będzie je zakładał i gdzieś tam rozciągnie. Tak, tak. Asos nie zostawia klienta samemu sobie, prawda? Zawsze jeżeli cokolwiek się stanie, no bo nie da się wykluczyć, że gdzieś tam może dojść do jakiegoś uszkodzenia, Asos rozpatruje dwa aspekty. Pierwsze to jest to, że wysyłamy zdjęcie, załóżmy, uszkodzonego produktu, więc Asos może
zaproponować cerowanie, bo jest taka usługa i to jest rzeczywiście ręcznie w Szwajcarii cerowane. I kto za to płaci? Klient? Płaci klient, no bo tu przyjmujemy na przykład, że jeżeli gdzieś o coś zahaczymy, gdzieś usiądziemy. No, a to są duże koszty? Nie, no to jest naprawa tego, to jest w granicach między 20 a 30 euro. Euro. Tak, plus tyle, jakiś koszt wysyłki. Plus koszt wysyłki. Natomiast to jest jedno rozwiązanie. Drugie rozwiązanie to jest naprawa, czyli crash replacement. To jest, wtedy jest najczęściej propozycja ze strony ASOS-a udzielenie 50% rabatu na zakup spodenek. Przez te 3 lata, jak tu pracuję z ASOS-em, no nie zdarzyła się historia, oczywiście tych reklamacji jest niezwykle mało, ale nie zdarzyła się taka sprawa, żeby na przykład klient został z nierozpatrzoną reklamacją. Oni doceniają, wydałeś duże pieniądze, musisz być w odpowiedni sposób i adekwatnie do tych pieniędzy, musisz być obsłużony. No bo to jest ważne. To jest tak naprawdę. No my jesteśmy sklepem Treka i jedną z przyczyn, dlaczego jesteśmy sklepem Treka, bo jest najlepszy moim zdaniem na rynku po prostu kontakt i taka opieka klienta i opieka dealera. Tak? Nigdy reklamacja nie została odrzucona na zasadzie stwierdzenia nie, to jest w wyniku użytkowania klienta i on jest winny. Miałem kiedyś spodenki, które no, ja je oceniłem, że zostały po prostu, można wręcz powiedzieć, zaugotowane. Ktoś widocznie wrzucił te spodenki, dał 80 stopni i to było widać po tych spodenkach, że to była bardzo wysoka temperatura. Spodenki zostały, reklamacja została uznana, a mało z tego, firma jeszcze wysyła te spodenki bezpośrednio, akurat bo te spodenki były zakupione przez internet i zostały bezpośrednio do klienta do domu wysłane. Oczywiście z rabatem tym 50%, no bo tutaj wina też leżała po stronie klienta. No bo tu też trzeba powiedzieć, że przy tej odzieży, jak przy drogim rowerze, to nie jest tak, że kupujemy rower za nie wiadomo ile pieniędzy, on jest niezniszczalny, więc tutaj trzeba je odpowiednio zakładać. Tak, i też odpowiednio je pielęgnować. Trzeba pielęgnować, trzeba zakładać. Ja zawsze daję taki przykład, że nawet i Ferrari, i Bentleye się psują. Nie ma rzeczy niezniszczalnych. Trzeba rzeczywiście przestrzegać wszelkiego rodzaju zasady pielęgnacji. ASOS tutaj... Widzę, masz na półce taki specjalny płyn do prania. On przede wszystkim jest taki antyzapachowy, nie zapycha membran, utrzymuje kolory, prawda, czyli te kolory nie płowieją, bo może ktoś oczywiście użyć innego płynu, no ale też nie wiem, jakby było, jakby ktoś rzucił silnych proszków, czy na przykład nie dojdzie do jakiegoś tam wybielenia tego koloru. Także to trzeba się pamiętać. Trzeba pamiętać przede wszystkim o temperaturze. Ta maksymalna temperatura to jest to 30, no powiedzmy 40 stopni. Czyli tak naprawdę cykl płukania. Cykl płukania w niektórych przypadkach ASOS, nawet w przypadku na przykład kurtek przeciwdeszczowych, w ogóle zaleca, żeby myć w zimnej wodzie. Wystarczy kurtkę spłukać. Tak. No i jedną rzecz, na którą zawsze uczulam, proszę zamykać zamki w koszulkach. To jest prosta rzecz. Prosta rzecz. Po prostu zamykamy zamek do końca. Najlepiej jest koszulkę albo kurtkę dać na drugą stronę i wrzucić ją wtedy, wsadzić ją do pralki. Można jeszcze, bo ASOS używa takich specjalnych worków, w których można prać odzież techniczną. To są akurat takie worki, które są zaczerpnięte z World Touru. Kolarze do nich sobie tam wkładają swoją... No, kolarze wkładają, bo jest po prostu iluś kolarzy. No tak, żeby się nie pomieszały. Nie? Tak. Ale też te worki powodują, że ta odzież tam nie jest tak mocno martretowana. I kolejna jeszcze rzecz, wystarczy 600 obrotów. To jest maksymalna. Pralki mniej więcej zaczynają się od 600 obrotów. Nie dawać 1200, bo 600 obrotów powoduje, że tą odzież naprawdę jak się wyciąga z pralki, ona jest sucha. 600 obrotów i to wystarczy. 1200, no zawsze może spadać. No i oczywiście nie wrzucać do odzieży, nie wrzucać jakichś tam rozpiętych jeansów z zameczkami. Nie no, prać starać tylko to, po prostu najlepiej tą odzież. Najlepiej prać jest to oddzielnie, to nie zabiera dużo czasu, no i dzięki temu będzie na pewno to służyć przez wiele, wiele lat. No ja pamiętam, że na jednym z naszych pierwszych spotkań, jak już, że tak powiem, zaczęliśmy współpracę, sam mnie ubrałeś od stóp do głów. Tak. No i mam dwie przygody z tym, tak, jedna, w którą nie wierzyłem, czyli to, że te spodnie nie należy prać tak naprawdę co każdy trening, tak? Mi to się wydawało takie, no, nie, niekomfortowe, ale faktycznie to przetestowałem. Ktoś może powiedzieć, że fej i tak dalej, nie wiem jakich tu słów użyć, ale po sześciu treningach przetestowałem to, ja dopiero po sześciu treningach wyprałem, bo już mi stwierdziłem, że się po prostu należy wyprać, tak? Natomiast faktycznie ta odzież nie śmierdziała. Wiadomo, nie jeździłem w błocie, tak? Bo jeździłem po szosie. Tak.
ale to jest coś, powiedz, z czego to wynika, no bo to nie jest normalne, żeby bielizna po treningu była mokra w pewnym momencie, później jest sucha i ona nie ma żadnych jakichś takich zapachów. Tak, wiesz co, bardzo się cieszę, że to sprawdziłeś, ponieważ no... Ja byłem pierwszy, prawda, no z racji tego, że miałem dostęp do odzieży, gdzie przetestowałem to. Jeździłem rzeczywiście przez 5 dni, akurat przez 5 dni jeździłem w takiej potówce, którą masz tam z tyłu na manekinie. Jeździłem do pracy jako w normalnej koszulce takiej. No i zwróciłem uwagę, że kurczę, przez 5 dni ani nie odczułem jakiegoś pocenia się, takiego przykrego zapachu. No było to niesamowite. No, co mogę powiedzieć, no w koszulkach obecnie w tak zwanych base layerach, czyli mówiąc tutaj w naszym języku polskim, w potówkach, jest zastosowane włókno karbonowe, 3% włókna karbonu. I to w każdej karbonu. Potówce, czy są jakieś? Nie, w każdej potówce jest włókno karbonowe i ono też jest odpowiedzialne za to, że te koszulki nie łapią zapachu. Oczywiście wszystkie produkty ASOSa są projektowane i te materiały przez inżynierów ASOSa. Jak spojrzymy na tą odzież, my nie znajdziemy na przykład tutaj materiałów typu Gore-Tex, Windstopper, jakieś tam softshelle, Winteksy, Polary. Nie ma. Każda tkanina, która tutaj jest, ma swoją nazwę. Czyli co, można powiedzieć, że tej tkaniny u innego producenta nigdzie nie może dostać. Tak? Nie może dostać ani wkładki, ani tkanin. Zamki są też projektowane przez nich. Oczywiście ASOS korzysta z firm, które są czołowymi producentami. Mhm. Tak na przykład w przypadku wkładki robi to taka włoska firma Elastic Interface, ale Elastic Interface robi stricte dla ASOSa. To nie jest tak, że oni zrobią wkładkę i teraz ASOS sobie dostaje część, a część sobie tam dają... Czyli oni ją wymyślili, opatentowali, dokładnie, zastrzegli, tak, a oni są producentem... Wybierają najlepsze fabryki. Rzeczywiście sporo materiałów jest zrobione też, tkanin jest zrobione we Włoszech, ale one są pod ścisłą umową i nadzorem inżynierów ASOSa. Czyli ASOS przychodzi ze swoim projektem. Do czego zmierzam? Bo tutaj, jeżeli ktoś z was próbuje odzieży ASOSa, no ja wiem, że to głupio zabrzmi, ale naprawdę spodenek można przez kilka treningów nie prać i to jest zwłaszcza ważne, jak jesteśmy gdzieś na jakichś wyjazdach, zgrupowaniach, gdzie nie ma tej możliwości, czy nawet szybko przepukać. No i do tego jest ten świetny krem ASOSa, prawda? Z którego chyba już wszyscy korzystają. Tak, krem ASOSa jest rzeczywiście, no ja tak szukałem gdzieś w internecie informacji. Okazuje się, że prawdopodobnie chyba krem ASOSa był jako pierwszy, że ASOS w ogóle wymyślił ten krem, ale stworzył go. Bo zanim dojdziemy do sedna, przepraszam, że tak się wtrącam, bo większość ludzi kojarzy krem ASOSa, że to jest antyzatarciowy, tak? Tak. A tak naprawdę on ma przede wszystkim inne właściwości. Tak, tak. Chciałem poznać genezę. Zgadza się, bo ktoś mówi, że nie stosuje kremu dlatego, że się nie zaciera, to po co mu ten krem? I tu słusznie zwróciłeś uwagę. Ten krem oprócz tego jest jeszcze kremem antybakteryjnym, zapobiega rozwijaniu się różnym roztoczom. I rzeczywiście, jeżeli na przykład mamy taką sytuację, że gdzieś wyjeżdżamy, nie mamy możliwości wyprać tych spodenek, prawda? No bo mamy jakieś może zawody, no mamy tylko jedną parę, to stosując ten krem zachowujemy też higienę. I to jest niezwykłe, że on po prostu też jest taki antybakteryjny. Są ludzie z różnymi schorzeniami skóry, są bardziej na to podatni i rzeczywiście ten krem jest kremem, który ale geneza jego to była właśnie ta antybakteryjność, czy to było nie jedno i drugie. Jedno i drugie położenie, tak. Oczywiście wiadomo, że nacisk główny był na to, żeby nie mieć obtarć, no ale też przy okazji stworzono i w składzie tego kremu są produkty, które, znaczy składniki, które zapobiegają właśnie rozwojowi bakterii. A ty, Konrad, proponujesz, żeby się smarować na, że tak powiem, gołe ciało, czy na spodenki podawać ten krem? Lepiej smarować ciało w naszym przypadku, takich normalnych użytkowników, dlatego, ponieważ tak, no, zawodowi kolarze, ty masz duży taki słoiczek, to ich mechanicy czy fizjoterapeuci wsadzają 3 palce i smarują wkładkę całą. Od razu już szykują. Tak, ale musimy wziąć pod uwagę, że tak, tam są dystanse od 110 do ponad 200 km. Tam jest bardzo mocne obciążenie, więc ilość tego kremu musi być rzeczywiście bardzo duża. Czyli to w przypadku amatorów to było dla ultramaratończyków? Jeżeli tak? Jeżeli ktoś jeździ na ultramaratony, no to oczywiście bezwzględnie wysmarować wkładkę. Jakąś to tam wyprawy, bo to równie dobrze ktoś na gravelu jeździ cały dzień, prawda? Oczywiście, wtedy może sobie wkładkę wysmarować. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie
normalną osobę, która tam jedzie nawet na trening półtorej godziny do dwóch godzin, wystarczy wysmarować sobie, ja zalecam, żeby posmarować sobie tutaj okolice guzów kulszowych, nie smarować pośladków zbyt wysoko, tylko w tym miejscu, w którym siedzimy. No to mniej więcej czyli wiemy, którą... Styku tak. Ciała z siodełki. Jeżeli ma ktoś problemy na przykład z pachwinami, prawda, że w wyniku potu, wydostającej się soli z tego potu, też ta skóra jest podrażniona, można bez żadnego problemu posmarować. Jedna rzecz. To, że to jest krem do pośladków, to nie znaczy, że on jest tylko w miejsca intymne. Równie dobrze możemy ręce wysmarować. To jest rzeczywiście krem mocno nawilżający. Ja może, Wojtku, zademonstruję tylko jedną rzecz, bo każdy pyta, a ile tego kremu dać? Dokładnie. Więc ja tutaj na tej próbce pokażę. O, to jest mniej więcej taka ilość, którą można zastosować na dwugodzinny trening. Można sobie, i teraz tak, to dajemy na jedną stronę i taką samą ilość na drugą. To nie jest mało, nie dużo. Nie możemy tego dawać maleńko, bo nie będziemy mieli tego efektu. Lepiej sobie go więcej dać, prawda, smarując sobie jedną część, później drugą część. Można na parę minut zatrzymać się, prawda, nie wiem, umyć zęby, założyć sobie, prawda, pasek, żeby ten krem się delikatnie wchłonął. Natomiast najlepszym sposobem na sprawdzenie, czy daliśmy odpowiednią ilość, to jest nasz powrót z treningu. Jeżeli wrócimy, trzeba sobie wypróbować. Więcej, ile dajemy. Bo jeżeli wrócimy z treningu i rozbierzemy się i bierzemy sobie prysznic i nagle czujemy, że mamy śliską pupę. Czyli za dużo było. To nie, to znaczy, że daliśmy go dobrze. Jakbyśmy mieli suchą, to znaczy, że było za mało i ta ilość się gdzieś tam do wkładki wchłonęła, plus oczywiście skóra, bo skóra też go wchłania. Więc powinniśmy go mieć po treningu. No lepiej go dać za dużo niż za mało. Ja tutaj wrócę do początku, że faktycznie jak zacząłem go stosować, nigdy nie miałem jakichś problemów z zatarciami. No to te spodenki są takie świeże, można powiedzieć, tak? One... Tak, tylko no, to... Zawsze jest tak, że na przykład nie ubrudzimy tych spodenek, ja cały czas wracam do tego prania, dlatego że no, kupę ludzi wyjeżdża z nas na 2-3-dniowe wyjazdy, czy jeżdżą na, do ciepłych krajów i zawsze jest ten problem z tym praniem, tak? Poza tym, żeby za dużo bagażu nie brać. No i tutaj faktycznie te spodenki, ten pampers jest jak gdyby taki czysty. Jest czysty i ja go też zalecam na przykład w okresie zimowym, bo ludzie też mają problem, bo też spotkałem się z takimi z takimi opiniami, no dobrze, no ale przecież ja nie będę co trening prał spodni zimowych. Potem jest dużo materiału, one są duże. Stosujmy krem. Stosujmy krem. Zawsze oczywiście można wkładkę wziąć, gąbkę z delikatną ilością mydła i lekko, prawda, ją przetrzeć od góry, ale generalnie stosujmy krem, bo ten krem rzeczywiście jak się wchłonie, to on nie będzie powodował żadnych podrażnień i tak mówię, nie doprowadzi do rozwoju bakterii w środku. No i przede wszystkim bardzo ważna rzecz, to jest też krem, który poszukują kobiety. Ale bo jest wersja dla kobiet. Jest wersja na kobiet, ona ma troszeczkę mniej mentolu, nie powoduje podrażnień, a wiem, że panie mają też duży problem i one chyba nawet bardziej niż mężczyźni oczekują takiej kosmetyki do pośladków, więc także zachęcam również do zakupu wersji damskiej.